dzisiejszym odcinku chciałabym zaprezentować Wam ciągnik kompaktowy 34WD firmy FarmTrak w wersji z kabiną oraz bez. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Jednostką napędową tego ciągnika jest trzycylindrowy silnik Mitsubishi o pojemności 1318 cm3 i mocy 28 koni mechanicznych. W przodu ciągnika znajduje się akumulator, włącznik masy, zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, klakson oraz chłodnica. Z prawej strony ciągnika znajduje się filtr powietrza suchy, skrzynka bezpieczników, pompa paliwowa, filtr paliwa oraz skrzynka narzędziowa. Po lewej stronie znajduje się alternator, pompa hydrauliczna, rozrusznik oraz zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy. W masce znajduje się wlew oleju napędowego. Pojemność tego zbiornika to 24 litry. Ciągnik ten wyposażony jest w tylny tuz o udźwigu 750 kg. Dodatkowo z tyłu ciągnika znajduje się parę wejść hydraulicznych, siedmiopinowe gniazdo elektryczne, dolny zaczep roboczy oraz wałek WOM. Na miejscu operatora po mojej lewej stronie znajduje się dźwignia załączania przedniego napędu, zmiany prędkości jazdy oraz dźwignia do załączania wałka WOM i pedał sprzęgła. Z prawej strony operatora mamy dźwignię zmiany biegów, dźwignię obsługi podnośnika oraz regulacji siłowej i dźwignię sterowania wyjściami hydraulicznymi. Pod moją prawą nogą znajduje się pedał gazu, hamulec oraz blokada mechanizmu różnicowego. Na desce rozdzielczej znajduje się wskaźnik temperatury płynu chłodniczego, obrotomierz oraz wskaźnik ilości paliwa w zbiorniku. Pod kierownicą znajduje się włącznik świateł awaryjnych, włącznik światła ostrzegawczego, stacyjka oraz gniazdo na zapalniczkę. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy włącznik świateł, włącznik kierunkowskazu oraz klakson. W wersji z kabiną na podsuficie z lewej strony znajdują się włączniki świateł roboczych, włącznik lampy ostrzegawczej, włącznik dmuchawy, włącznik wycieraczki oraz włącznik spryskiwaczy. Na podsuficie znajduje się radio oraz lampa. Z lewej strony znajduje się dźwignia hamulca ręcznego. Ciągnik ten opcjonalnie może zostać wyposażony w przedni tuz. FarmTrak 34WD posiada lampy LED-owe oraz światła robocze zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę lub zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!